Cztery dekady aktywnego i artystycznego istnienia Galerii Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów zostały ujęte w ramy niezwykłej wystawy. Lidia Tarczyńska. Czterdzieści lat Galerii Katowice to ponad 400 wystaw. To ekspozycje indywidualne, zbiorowe i pełen przekrój gatunków fotograficznych. Nasza galeria miała 4 adresy, a od 4 lat jesteśmy tu, przy świętego Jana 10. Galeria Katowice, a co chcę podkreślić, nie katowicka. Galeria Katowice to taka przestrzeń, gdzie prezentowany jest dorobek członków naszego okręgu śląskiego. Z chęcią też zapraszamy artystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Wśród ostatnio prezentowanych artystów mieliśmy kilku Czechów, a wśród nich Indrich Streit, Wacław Podestat czy Józef Moucha. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że na ścianach galerii pojawiły się prace takich ikon polskiej kultury jak Rydet, Lepczyński, Poloczek, Idziakowa, Chojnacka. Te nazwiska tworzyły nie tylko historię naszej galerii, naszego regionu, ale też historię polskiej i europejskiej fotografii. Jubileusz pokazał, jak ważny jest dialog między pokoleniami autorów. Nas inspirują takie nazwiska jak Cała, Prażmowski, Byrczek i Jama. Mam nadzieję, że w przyszłości nasza twórczość będzie inspiracją dla kolejnych pokoleń. Nasz okręg to jeden z trzech, który posiada własną galerię, a warto nadmienić, że okręgów stanowiących o całym związku jest w Polsce 13. Jubileusz galerii był także okazją do rozmowy o samej fotografii, dlatego zorganizowaliśmy artystyczno-historyczne sympozjum, aby spojrzeć na jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Podczas konferencji spotkali się praktycy i teoretycy fotografii, którzy wymienili się opiniami, poglądami na temat historii fotografii i jak wpływa ona na współczesnych twórców. Jubileuszowe obchody rozpoczęliśmy w styczniu tego roku wystawą Krzysztofa Gierałtowskiego Indywidualności Polskie, a puentujemy nasze działania wystawą zbiorową członków Okręgu Śląskiego pod tytułem Spotkania, której kuratorem jest Adam Sobota.